Cel uświęca środki i tę makiaweliczną zasadę chcą stosować posłowie PiS wobec urzędników, którzy naruszyli obowiązki służbowe lub przepisy w dobie pandemii. Opozycja protestuje i mówi, chcą chronić swoich za podejmowane przez nich decyzje. Projekt nowelizacji ustawy covidowej trafił do Sejmu w połowie sierpnia, ale posłowie zajęli się nim dopiero wczoraj. O co chodzi? Oto treść poprawki, którą PiS chce wprowadzić do ustawy. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszania tych obowiązków lub przepisów podjęte działania nie byłyby możliwe lub byłyby istotnie utrudnione. Jeśli poprawka przejdzie, to działania na przykład ministra zdrowia w kwestii respiratorów, których do dziś nie ma, czy wadliwych maseczek kupionych od instruktora narciarstwa byłyby usprawiedliwione. To samo z decyzjami premiera Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina w sprawie pocztowych wyborów 10 maja. Głos w dyskusji nad projektem nowelizacji zabrał wczoraj w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Rusiecki. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podstawowymi zasadami państwa prawa jest to, że obywatelowi wolno wszystko to, co nie jest zakazane, a urzędnikowi i organowi administracji publicznej wszystko to, co należy do jego kompetencji. Państwo proponujecie dzisiaj przyjęcie przepisu, z którego normą będzie, że w zasadzie urzędnik może wszystko. Nie popełnia przestępstwa, czyli czego? Malwersacji, korupcji, bezprawnego pozbawienia wolności. Jakiego przestępstwa? Czy państwo naprawdę nie boicie się tego, że wasza władza kiedyś minie, a minie? Każda władza na tym świecie mija. Nie boicie się wprowadzania niebezpiecznych precedensów? Proszę o opanowanie i zastanowienie, chociaż patrząc na zainteresowanie i brak rządu i większości parlamentarnej, obawiam się, że te nadzieje są płonne. Dziękuję. Projekt nowelizacji wywołał burzę krytyki, a opozycja mówi wprost do PiS. Chcecie chronić swoich, a poprawka jest sankcjonowaniem bezprawia. Stąd nazwanie jej Bezprawie Plus. Nowelizacja trafiła do komisji. Najprawdopodobniej dziś posłowie zadecydują o jej losie.